Witam wszystkich w moim filmie. Tu Mateusz Maciejewski. W filmie tym zaprezentuję sposoby obliczania wnętrz oraz domknięć podzbiorów przestrzeni R do N-tej. Metodę tutaj zaprezentowaną można wykorzystać w ogólnej przestrzeni metrycznej, jednak dla uproszczenia ja skupię się na przestrzeni euklidesowej. Zacznę od przypomnienia podstawowych pojęć, takich jak kula otwarta, otwartość i domkniętość zbioru. Następnie zaprezentuję sposób weryfikacji otwartości i domkniętości zbiorów. Wtedy zdefiniuję operację wnętrza i domknięcia oraz podam ważne własności. Najważniejszą część stanowi ostatni punkt, czyli prezentacja sposobu poszukiwania wnętrza i domknięcia konkretnych zbiorów. Niech D będzie odległością euklidesową w przestrzeni R do N tej, to znaczy D od XY jest normą różnicy X i Y. Rozpatrujemy tutaj normę euklidesową, jednak wybór normy nie jest ważny, gdyż wszystkie normy w przestrzeni R do N tej są równoważne. Niech BXR oznacza kulę otwartą o środku w punkcie X i promieniu R. Przypomnijmy definicję otwartości oraz domkniętości. Powiemy, że zbiór U zawarty w R do N tej jest otwarty, jeśli dla każdego punktu U należącego do duże U istnieje taki dodatni promień R, że kula o środku w punkcie U i promieniu R zawarta jest w zbiorze U. Zbiór C jest zaś domknięty, jeśli dopełnienie zbioru C jest otwarte. Przypomnę również własności rodziny zbiorów otwartych. Przede wszystkim zbiór pusty oraz cała przestrzeń R do N tej są zbiorami otwartymi. Ponadto suma dowolnej rodziny zbiorów otwartych jest zbiorem otwartym. I część wspólna skończonej rodziny zbiorów otwartych jest zbiorem otwartym. Własności rodziny zbiorów domkniętych są podobne. Zbiór pusty oraz cała przestrzeń Rn są zbiorami domkniętymi. Proszę zobaczyć, że te zbiory są zarówno otwarte, jak i domknięte. Dalej, suma skończonej rodziny zbiorów domkniętych jest zbiorem domkniętym oraz część wspólna dowolnej rodziny zbiorów domkniętych jest zbiorem domkniętym. Przejdźmy teraz do charakteryzacji zbiorów otwartych i domkniętych. Po pierwsze, zbiór A jest otwarty wtedy i tylko wtedy, gdy jego dopełnienie A z indeksem C, tak będę oznaczać dopełnienia, jest domknięte. Wynika to wprost z definicji zbiorów domkniętych. Jednym z najprzydatniejszych faktów o zbiorach domkniętych jest następujące twierdzenie. Zbiór A jest domknięty wtedy i tylko wtedy, gdy dla dowolnego ciągu zbieżnego punktów ze zbioru A, jego granica również należy do A. Czyli jakikolwiek rozpatrzymy ciąg punktów ze zbioru A. Jeśli on zbiega do punktu X, to ten punkt też jest w zbiorze A. Czyli nie może być takiej sytuacji, że ciąg punktów jest w zbiorze A, a granica jest spoza. To jest niemożliwe dla zbiorów domkniętych. Przypominam, że zbieżność w R do N tej to zbieżność powspółrzędnych, a więc ciąg xn zbiega do x wtedy i tylko wtedy, gdy każda ze współrzędnych ciągu xn zbiega do odpowiedniej współrzędnej punktu x. Czas na pierwsze zadanie. Zbadać, czy podany tutaj zbiór A jest zbiorem otwartym oraz czy jest domkniętym. Najpierw pokażemy, że zbiór A nie jest domknięty. Musimy pokazać, że istnieje taki ciąg xnyn punktów z A, zbieżny do punktu xy i taki, że punkt xy nie należy do zbioru A. Wynika to z ciągowej charakteryzacji domkniętości, o której przed chwilą mówiliśmy. Otóż ciąg 0,1n zbiega do 0,0 oraz punkt 0,0 nie należy do A. Punkty z tego ciągu zaznaczone są na wykresie. To dowodzi, że A nie jest zbiorem domkniętym. Pokażemy teraz, że dopełnienie zbioru A, oznaczmy je przez B, jest zbiorem domkniętym. Wystarczy więc pokazać, że granica dowolnego ciągu zbieżnego i zawartego w B również należy do B, co również wynika
z ciągowej charakteryzacji domkniętości zbioru. W tym celu rozważmy dowolny ciąg xn, yn elementów z A zbieżny do pewnego punktu xy. Z definicji zbioru A oraz z faktu, że zbieżność w R kwadrat to zbieżność powspółrzędnych, mamy, że ciąg xn zbiega do x, ciąg yn zbiega do y i yn jest mniejsze równe od xn kwadrat. Ponieważ nierówności nieostre są zachowywane przy przejściach granicznych, zachodzi więc nierówność y jest mniejsze równe od x kwadrat, czyli xy należy do B, bo taka jest definicja zbioru B. To dowodzi, że zbiór B jest domknięty. I tym samym dowodzi, że wyjściowy zbiór A jest otwarty. Przypominam, że zbiór B jest dopełnieniem zbioru A. Okazuje się, że otwartość zbioru A można dowieść wykorzystując teorię funkcji ciągłych. W tym celu wystarczy pokazać, że funkcja f, zdefiniowana wzorem f od xy równa się y minus x kwadrat, jest ciągła. Dalej, rozważyć zbiór otwarty półprostą zero nieskończoność w R. To jest zbiór otwarty w R, oczywiście. Wykorzystać fakt, że przeciwobraz zbiorów otwartych poprzez F jest zbiorem otwartym. I na końcu zauważyć, że przeciwobraz tej półprostej to nasz zbiór A. Można wrócić do tego sposobu rozumowania po zaznajomieniu się z pojęciem i własnościami funkcji ciągłych w przestrzeniach euklidesowych. Kolejny zbiór do zbadania, pierścień. Ciąg 1 plus 1 enta 0 punktów z A jest zbieżny oczywiście do punktu 1, 0, który nie jest w zbiorze A, a zatem zbiór A nie jest zbiorem domkniętym. Wykorzystaliśmy oczywiście ciągową charakteryzację domkniętości zbioru. Przez B oznaczmy dopełnienie zbioru A. Ciąg 2 plus 1 enta 0 punktów z B jest zbieżny do punktu 2, 0, który z kolei nie jest w zbiorze B. A zatem zbiór B nie jest zbiorem domkniętym. Stąd zbiór A, który jest dopełnieniem zbioru B, nie jest zbiorem otwartym. Stąd wniosek, zbiór A nie jest ani otwarty, ani domknięty. Przechodźmy teraz do głównych pojęć tego filmu. Niech A będzie dowolnym zbiorem. Wnętrzem zbioru A jest suma wszystkich otwartych podzbiorów zbioru A. Domknięciem zbioru A jest część wspólna wszystkich domkniętych nadzbiorów zbioru A. Do zrozumienia, czym jest wnętrze oraz domknięcie, warto mieć w pamięci następującą uwagę. Wnętrze zbioru A to największy zbiór otwarty, który jest zawarty w A. Spośród wszystkich otwartych podzbiorów wybieramy ten największy. Domknięcie zaś zbioru A to najmniejszy zbiór domknięty zawierający A. Czyli najmniejszy domknięty nadzbiór A. Rysunek ten obrazuje, czym jest wnętrze i domknięcie zbioru. Po lewej stronie mamy pewien zbiór A. Przerwana linia oznacza punkty, które do zbioru nie należą. Po środku widzimy jego wnętrze. Ze zbioru usunięte zostały wszystkie jego punkty leżące na brzegu. Po prawej stronie jest domknięcie zbioru A. Do domknięcia należą wszystkie punkty z brzegu zbioru A. Operacje wnętrza oraz domknięcia mają następujące własności. Wnętrze zbioru A jest zawsze zawarte w zbiorze A, przy czym równość zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy A jest zbiorem otwartym. Ponadto A zawarte jest w domknięciu A i równość zachodzi, gdy A jest domknięty. Ponadto, jeśli A zawarte jest w B, to wnętrze A zawarte jest we wnętrzu B oraz domknięcie A zawarte jest w domknięciu B. Im większy zbiór, tym większe wnętrze i większe domknięcie. I na koniec, wnętrze przekroju to przekrój wnętrz oraz domknięcie sumy to suma domknięć. Być może ten ostatni punkt nie wydaje się być wartościowym faktem, ale jednak do wyznaczania wnętrza i domknięcia zbioru ten punkt się bardzo przydaje.
Do wyznaczenia wnętrza oraz domknięcia zbioru przydatne są następujące charakteryzacje. Punkt X należy do domknięcia zbioru A wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje ciąg Xn punktów z A, który zbiega do X. I to jest równoważne temu, że dla każdej liczby dodatniej R, kula o środku w punkcie X i promieniu R ma niepusty przekrój z A. Na rysunku zaznaczony jest punkt niebieski, zawarty w A. Jest on oczywiście zawarty w domknięciu. Na przykład ciąg stały, w którym wszystkie wyrazy są równe temu punktowi, jest oczywiście zbieżny do tego punktu. Punkt zielony nie należy do zbioru, ale i tak należy do domknięcia, ponieważ istnieje ciąg punktów z A zbieżny do niego. Punkt czerwony też należy do domknięcia zbioru A i można to wyjaśnić przez fakt, że każda kula o środku w tym czerwonym punkcie ma niepusty przekrój ze zbiorem A. Punkt czarny nie należy do domknięcia zbioru. Nie istnieje bowiem ciąg punktów z A, który by do niego zbiegał. A także zaznaczona na rysunku jest kula o środku w tym punkcie, która jest rozłączna ze zbiorem A. Charakteryzacja wnętrza zbioru jest następująca. Punkt X należy do wnętrza zbioru A wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje dodatnia liczba R, taka, że kula o środku w punkcie X i promieniu R zawarta jest w A. A to jest równoważne temu, że nie istnieje ciąg punktów spoza A zbieżny do X. Na rysunku punkt czarny zawarty jest we wnętrzu. Zaznaczono kulę o środku w tym punkcie i zawartą w zbiorze. Punkt czerwony nie należy do wnętrza, ponieważ dowolna kula o środku w tym punkcie wystaje, nazwijmy, poza zbiór A. Punkt niebieski też nie należy do wnętrza zbioru i wyjaśnione jest to na rysunku poprzez istnienie ciągu punktów spoza A i zbieżnego do tego punktu. Pierwsze zadanie polega na wyznaczeniu wnętrza i domknięcia zbioru zdefiniowanego przez nierówność xy mniejsze od 1. Najpierw warto zauważyć, że zbiór A jest otwarty. Pokazujemy to tak jak poprzednio, czyli pokazujemy, że dopełnienie jest domknięte. Mianowicie, niech ciąg xn, yn punktów z dopełnienia A będzie dowolny oraz niech ten ciąg zbiega do punktu xy. Wtedy xn zbiega do x oraz yn zbiega do y, bo mamy zbieżność powtórzędnych, oraz xn, yn jest większy równy od 1, bo to są punkty z dopełnienia A. Przechodząc n do nieskończoności, otrzymujemy, że xy jest większy równy od 1, a to oznacza, że punkt xy należy do dopełnienia zbioru A. To dowodzi, że dopełnienie A jest domknięte, a więc zbiór A jest otwarty. A skoro zbiór jest otwarty, to jego wnętrze jest równe A, czyli wnętrze zbioru A równa się A. Teraz zbadajmy domknięcie zbioru A. Niech punkt xy należy do domknięcia. Wiemy z charakteryzacji ciągowej domknięcia, że istnieje ciąg punktów xn, yn ze zbioru A, który zbiega do xy. Zatem xn razy yn jest mniejszy od 1, bo to są punkty ze zbioru A. I przechodząc z n do granicy otrzymujemy xy mniejsze równe od 1. Wiemy, że przy przejściach granicznych nierówność ostra zamienia się na nieostrą. Zatem punkt xy należy do zbioru B, który zdefiniujemy jako zbiór punktów xy, takich, że xy jest mniejszy równy od 1. W konsekwencji domknięcie zbioru A zawarte jest w B. Pokażemy, że spełniona jest inkluzja przeciwna, czyli że B zawarte jest w domknięciu A. I robimy to standardowo. Rozważamy w tym celu dowolny punkt xy należący do B. I pokazujemy, że punkt xy należy do domknięcia zbioru A. Rozważamy dwa przypadki. Pierwszy. Punkt xy należy do A. Wtedy oczywiście punkt xy należy do A z kreską, do domknięcia zbioru A, ponieważ zawsze zbiór A jest zawarty w swoim domknięciu. Punkt drugi. Jeśli xy nie należy do A, to wtedy xy równa się 1.
czyli punkt XY leży na tak zwanym brzegu zbioru A. Skąd wiemy, że XY równa się 1? No, ponieważ XY należy do B, to X razy Y jest mniejsze równo od 1. Ale nie należy do A, a więc nie jest mniejszy od 1 ten iloczyn. No skoro jest mniejszy równo od 1, ale nie jest mniejszy, no to jest równy 1. Aby pokazać, że punkt XY należy do domknięcia zbioru A, wskażemy ciąg XN, YN punktów ze zbioru A, który będzie zbieżny do punktu XY. Jeśli X i Y są większe od 0, no to można wybrać ciąg X, Y minus 1 n. Jeśli X i Y jest mniejsze od 0, to można wybrać ciąg X, Y plus 1 n. I na końcu, niezależnie od tego, jaki jest X i Y, można taki znaleźć ciąg uniwersalny. W postaci alfa nx, alfa ny, gdzie alfa n to jest ciąg 1 minus 1 n. Wszystkie te ciągi zaznaczone są na rysunku. Wyznaczyć wnętrze i domknięcie zbioru A, który jest wykresem funkcji sinus. Pokażemy, że zbiór ten jest domknięty. I wykorzystamy w tym celu charakteryzację ciągową domkniętości. Jeśli ciąg xn, yn punktów ze zbioru A zbiega do xy, to z definicji zbioru A yn równa się sinus xn. Ponieważ xn zbiega do x oraz funkcja sinus jest ciągła, no to otrzymujemy, że yn, który jest równy sinus xn, zbiega do sinus x. Ponieważ zaś yn zbiega do y, to y równa się sinus x. Czyli xy równa się x sinus x, a to należy do zbioru A. Czyli granica tego ciągu należy do A, a zatem zbiór A jest domknięty i stąd domknięcie zbioru A jest po prostu równe A. W drugim punkcie pokażemy, że wnętrze zbioru jest puste. Niech punkt XY należy do A. Zatem Y równa się sinus X z definicji zbioru A. Ciąg XN, YN równe X, Y plus 1 N nie leży w zbiorze A, ponieważ YN jest większy od Y, który jest równe sinus x, a to jest równe sinus xn. Czyli yn jest większy od sinus xn, czyli punkt xn, yn nie leży w zbiorze A. Zatem punkt xy nie należy do wnętrza zbioru A. Pokazaliśmy zatem, że żaden punkt ze zbioru A nie należy do jego wnętrza, a zatem wnętrze zbioru A jest zbiorem pustym. Ostatnie zadanie, trochę trudniejsze. Wyznaczyć wnętrze i domknięcie zbioru A, który jest sumą zbiorów AK, gdzie AK to wykresy funkcji wykładniczej e do potęgi kx, gdzie k jest od 1 do nieskończoności. Najpierw pokażemy, że wnętrze zbioru A jest zbiorem pustym. W tym celu rozważmy punkt xy należący do A. Zaczynamy tak samo jak przy dowodzeniu, że wnętrze sinusoidy jest zbiorem pustym. A skoro punkt xy należy do A, to y równa się e do potęgi kx, gdzie k jest liczbą naturalną. Pokażemy, że istnieje taki ciąg xn, yn nienależący do zbioru A, taki, że xn, yn zbiega do xy, co dowiedzie, że punkt xy nie należy do wnętrza zbioru A. Przypominam, że z jednej z charakteryzacji wnętrza zbioru A wynika, że jeśli dla jakiegoś punktu xy istnieje ciąg punktów spoza zbioru A zbieżny do tego naszego punktu, to ten punkt na pewno nie należy do wnętrza. Niech ciąg xn, yn będzie równe x alfa n e do kx, gdzie ciąg liczbowy alfa n ma zbiegać do 1, ale będzie dobrany później. Oczywiście xn, yn zbiega do xy, z tego powodu, że alfa n zbiega do 1. Zobaczmy, co oznacza warunek punkt xn, yn należy do zbioru A. Jest on równoważny temu, że yn równa się e do ixn, gdzie i jest liczbą naturalną.
A to oznacza, wiedząc, że yn równa się alfa n e do kx, dzieląc przez odpowiednie wyrażenie, otrzymamy, że alfa n równa się e do i minus kx. Aby punkt xn, yn nie należał do A, bo w końcu chcemy znaleźć ciąg punktów spoza zbioru A, wystarczy wybrać ciąg alfa n, który nie będzie należał do zbioru e do potęgi jx, gdzie j jest liczbą całkowitą. Jeśli wybierzemy taki ciąg, to wtedy równość z poprzedniej linijki alfa n równa się e do i minus kx nie może być spełniona, a zatem punkt xn, yn na pewno nie będzie należał do A. Zadaniem dla chętnych może być wykazanie, że taki ciąg alfa n istnieje. Nie jest to trudne zadanie, można przyjrzeć się zbiorowi potęg e do potęgi jx. Możemy wskazać, że punkt 1 jest punktem izolowanym tego zbioru. Możemy skorzystać z przeliczalności tego zbioru. Jak Państwo chcą, proponuję postarać się udowodnić, że taki ciąg alfa n istnieje. Teraz zbadamy domknięcie zbioru A. Wiemy już, że wnętrze zbioru A jest puste. Zajmijmy się teraz domknięciem zbioru A. Niech punkt xy należy do domknięcia zbioru A. Wtedy, z charakteryzacji ciągowej domknięcia zbioru, istnieje ciąg xn, yn punktów ze zbioru A, który zbiega do punktu xy. Czyli xn zbiega do x, yn zbiega do y i yn równa się e do potęgi kn razy xn. Tutaj widać, że dla każdego n-a czynnik kn może być różny. Następujący fakt jest bardzo prosty do udowodnienia, jest bardzo naturalny, a jednocześnie jest kluczowy do rozwiązania tego zadania. Każdy ciąg liczb naturalnych posiada podciąg, który jest albo stały, albo rozbieżny do nieskończoności. Mamy ciąg kn liczb naturalnych i rozważmy jego podciąg kni, który jest właśnie albo stały, albo rozbieżny do nieskończoności. W pierwszym punkcie, jeśli kni równa się k, to wtedy yni równa się e do potęgi kni razy xni, a to zbiega do e do potęgi kx. A zatem y równa się e do potęgi kx, co jest równoważne temu, że punkt xy należy do zbioru ak, który jest zawarty w zbiorze A. Punkt drugi. Podciąg kni zbiega do nieskończoności. Tutaj rozważmy trzy podpunkty. X mniejszy od zera. Wtedy yni równa się e do kni razy xni, tak jak poprzednio, a to zbiega do zera, dlatego że wykładnik zbiega do minus nieskończoności. A ponieważ yni zbiegało do y, to otrzymujemy, że y równa się 0, a zatem punkt xy leży w zbiorze od minus nieskończoności do zera razy 0. Pierwsza współrzędna, czyli x, jest mniejsza od zera, więc należy do tej półprostej, zaś druga współrzędna jest równa 0. Przypadek x równa się 0. Wtedy yni równa się znów e do potęgi kni xni. I to jest oczywiście większe od zera, ponieważ potęga liczby e jest zawsze dodatnia. A stąd, przechodząc z i do nieskończoności, otrzymamy, że y jest większy równo od zera. Skoro ciąg był większy od zera, to jego granica jest większa równa 0. A zatem x jest równe 0, a y jest nieujemne. Czyli para xy należy do zbioru 0 razy półprosta od zera do nieskończoności. Przypadek x większy od zera. Yni równa się, znów, e do kni xni i tutaj wykładnik zbiega do nieskończoności, a zatem yni zbiega do nieskończoności. I to jest sprzeczność z faktem, że yni zbiega do y, który przecież jest różny od nieskończoności, bo to jest liczba rzeczywista. A zatem otrzymaliśmy, że punkt xy należy bądź do zbioru A,
bądź do półprostej minus nieskończoność 0 razy 0, bądź do półprostej 0 razy 0 nieskończoność. A ponieważ wyszliśmy od punktu z domknięcia zbioru A, a zatem całe domknięcie zbioru A zawarte jest w sumie tych trzech zbiorów. Pokażemy teraz, że zachodzi inkluzja przeciwna, czyli że A suma pierwsza półprosta suma druga półprosta zawarta jest w domknięciu zbioru A. W tym celu rozważmy punkt XY należący do zbioru leżącego po lewej stronie i udowodnimy, że on należy do zbioru leżącego po prawej stronie. Jeśli punkt XY należy do zbioru A, to wtedy oczywiście punkt XY należy do domknięcia zbioru A. Jeśli zaś punkt XY należy do półprostej minus nieskończoność 0 razy 0, to wtedy ciąg x e do potęgi nx należy do A. I jest to ciąg, który zbiega do punktu x0 równe xy. A zatem punkt xy należy do domknięcia zbioru A. Wykorzystaliśmy tu znów charakteryzację ciągową domknięcia zbioru. Jeśli zaś punkt xy należy do 0 razy półprosta otwarta 0 nieskończoność, to wtedy możemy rozważyć ciąg logarytm naturalny z y przez n, y, który należy do zbioru A, zbiega do punktu 0y, który jest równy punktowi xy, i znów punkt xy należy do domknięcia zbioru A. I na końcu rozważmy punkt xy równy 0, 0. Wtedy ciąg minus 1 n ta 0 należy do domknięcia zbioru A i zbiega do punktu 0, 0, który jest równy punktowi xy. A więc granica też musi należeć do domknięcia zbioru A. Przy czym tutaj nie skorzystaliśmy z charakteryzacji ciągowej domknięcia zbioru, ponieważ, proszę zobaczyć, różnica jest taka, że my wybraliśmy ciąg, który nie należy do zbioru A, tylko do domknięcia zbioru A. My tutaj wykorzystaliśmy charakteryzację ciągową domkniętości zbioru i tym naszym zbiorem jest zbiór domknięcia zbioru A. Wiemy, że domknięcie zbioru A jest zbiorem domkniętym, a zatem dowolny ciąg punktów z tego zbioru i zbieżny ma granicę w tym zbiorze. Ciągi, które tutaj rozpatrywaliśmy, zaznaczone są na rysunku. Mam nadzieję, że Państwo wiedzą, który ciąg odpowiada któremu punktowi. I na koniec jedna uwaga o twierdzeniu Bera. Okazuje się, że pustość wnętrza zbioru A można udowodnić znacznie prościej, korzystając ze znanego twierdzenia Bera. Tutaj podaję sformułowanie twierdzenia, które będzie właśnie wygodne w tego typu zadaniach. Niech zbiory AK będą zbiorami domkniętymi o pustym wnętrzu w przestrzeni metrycznej zupełnej. Wtedy wnętrze sumy tych zbiorów jest równe 0. Tutaj użyte jest pojęcie przestrzeni metrycznej zupełnej. Ponieważ przestrzeń euklidesowa Rn jest zupełna, więc możemy z tego twierdzenia korzystać. I w tym celu wystarczy po pierwsze pokazać, że zbiory AK są zbiorami domkniętymi. I to się robi tak samo jak w poprzednim przykładzie z sinusoidą. Po drugie, pokazać, że wnętrze zbioru AK jest zbiorem pustym. I znów, tak samo jak w przykładzie z sinusoidą. I na koniec skorzystać z przytoczonej wersji twierdzenia Bera. To wszystko, co przygotowałem w tym filmiku. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.